zaczniemy żyć. Żyć właśnie tym. Żyć Twoim sposobem życia. Żyć Tobą. Tak tego właśnie potrzebujemy. Tego właśnie potrzebujemy. Oddać to, co nas obciąża. Oddać nasze, swoje życie. Swoje ja. Abyś Ty był uwielbiony. I aby móc przyjąć wszystko, całe dziedzictwo, które przygotowałeś dla synów Bożych. Aleluja, chwalę Ciebie, uwielbiam Ciebie. Aleluja. Naszych wzrok nic nie dorówna, Panie Ci. W ciemności światło Twe śni, z prochu powstaje, by żyć. Nic nie dorówna, Panie Ci. Nasz Bóg jest większy, najpotężniejszy. Nie jest w stanie dorównać Jemu. Nasz Bóg uzdrawia król wszechmogący. Nasz Bóg, nasz Bóg jest większy, najpotężniejszy. Nikt nie jest w stanie dorównać Jemu. Nasz Bóg uzdrawia król wszechmogący. Przywracasz ich wzrok, nic nie dorówna, Panie Ci. W ciemności światło Twe śni, z prochu powstaje, by żyć. Nic nie dorówna, Panie Ci. Nasz Bóg jest większy, najpotężniejszy. Stanie dorównać Jemu. Nasz Bóg uzdrawia król wszechmogący. Nasz Bóg, nasz Bóg jest większy, najpotężniejszy. Nikt nie jest w stanie dorównać Jemu. Nasz Bóg uzdrawia król wszechmogący. Przeciwko nam, jeśli Bóg jest z nami, to kto nas dziś zatrzyma? Jeśli Bóg jest z nami, to któż przeciwko nam? Jeśli Bóg jest z nami, to kto nas dziś zatrzyma? Jeśli Bóg jest z nami, to któż przeciwko nam? Jeśli Bóg jest z nami, to kto nas dziś zatrzyma? Jeśli Bóg jest z nami, to któż przeciwko nam? Najpotężniejszy, nikt nie jest w stanie dorównać Jemu. Nasz Bóg
jest z nami, to kto nas dziś zatrzyma? Jeśli Bóg jest z nami, to któż przeciwko nam? Jeśli Bóg jest z nami, to kto nas dziś zatrzyma? Jeśli Bóg jest z nami, to któż przeciwko nam? Jeśli Bóg jest z nami, to kto nas dziś zatrzyma? Jeśli Bóg jest z nami, to któż przeciwko nam? Jeśli Bóg jest z nami, to kto nas dziś zatrzyma? Jeśli Bóg jest z nami, to któż przeciwko nam? Jako sprawiedliwy również, tak potężny, tak wielki. Tak niezgłębiony przez nas, przez wielu ludzi niezgłębiony. Dlatego szukajmy Pana, póki da się znaleźć. Szukajmy Pana, póki jest czas, a czas jest zły. Szukajmy Pana, szukajmy Jego słowa. Wypatrujmy Pana. On chce być bliski każdemu, kto Go wzywa. On jest bliski. Ziemio, raduj się, okrywa światłość i mrok, ucieka ciemność i zło, i drży na Jego głos, i drży na Jego głos. Jak końcem On, początkiem, końcem On. Jedyny w Trójcy Bóg, Ojciec, Syn i Duch, barankiem jest i lwem, barankiem jest i lwem. Jak wie.
Jesteśmy w ciemności, gdy już dzień nadziei znikł. Wtedy Ty przyszedłeś z nieba, miałeś łaskę w oczach swych. Gdy spełniły się proroctwa, słowo przyszło na ten świat. Zostawiło tron swej chwały, by zamieszkać pośród nas. Godzien chwały jest nasz Bóg, Ojciec, Syn i Święty Duch. Nas od win, by pojednać ziemię z niebem. Ty na siebie wziąłeś krzyż, nawet w bólu i cierpieniu przed oczami miałeś cel, żeby przynieść nam zbawienie. Jezu, Ty poniosłeś śmierć. Trzymał dech, odsunięty został kamień. Boży Syn pokonał śmierć i umarli wstali z grobów, a zasłona pękła w pół. Teraz może przyjść do Ojca każdy, kto uwierzy Mu. Tak się zrodził Kościół Twój, ogień w nim rozpalił duch Ewangelii Twojej głos. Nie ucichnie nigdy już przez swą krew w imieniu Twym. Dziś prawdziwą wolność mam. Jezu, Ty z miłości swej dałeś mi zbawienia dar. Bye.
Przyjdźcie do mnie wszyscy obciążeni, spracowani, przygnębieni. Przyjdźcie do mnie, a ja wam dam ukojenie. Weźcie moje jarzmo jest lekkie, przyjemne. Weźcie moje jarzmo. Wszystkich swych grzechów i win, Jezus Cię woła. Kiedy nie wiesz już, dokąd masz iść, kiedy pragniesz, lecz nie masz co pić, Jezus Cię woła. O, przyjdźcie do tronu, w ramiona Ojciec weźmie was. Wasz dług jest spłacony, bo Jezus własne życie dał. O, przyjdźcie do tronu, w ramiona Ojciec weźmie was. Wasz dług jest spłacony, bo Jezus własne życie dał. Dziś za sobą zostawcie swój wstyd, nie zwlekajcie, już czas, żeby przyjść. Jezus was woła. Wasze troski zamieni na śmiech, swoje życie wam włoży do serc. Jezus was woła. Przyjdźcie do tronu. O, przyjdźcie do tronu. Ramiona Ojciec weźmie was. Wasz dług jest spłacony, bo Jezus własne życie dał. O, przyjdźcie do tronu. Ramiona Ojciec weźmie was. Wasz dług jest spłacony, bo Jezus własne życie.
tronu, ramiona Ojciec weźmie was. Wasz dług jest spłacony, bo Jezus własne życie nam. Oprzyjcie do tronu, ramiona Ojciec weźmie was. Wasz dług jest spłacony, bo Jezus własne życie dał. On własne życie dał. On własne życie dał. On własne życie z nas mógł przyjść do tronu łaski i wziąć ten dar, wziąć swoją miłość, uwierzyć Tobie. Ale nie jesteśmy wierni tak jak Ty. Potrzebujemy sobie przypominać, za co Ty zapłaciłeś, z jakiego grzechu nas wyrwałeś. Pochodziliśmy do martwych bałwanów. Pogrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Bo często grzeszyliśmy przeciwko swojemu ciału. A Ty nas wyrwałeś z tego. Zapłaciłeś swoim świętym życiem. Bezgrzesznym życiem. Sam Bóg oddał życie. Byśmy świętowali, świętowali zbawienie. Tylko w Nim jest zbawienie. Tylko w Nim On spłacił cały dług. Idź za Nim. Idźmy wszyscy za Nim. Bo u Niego jest łaska. Bo u Niego jest życie. Kto umęczony, kto cierpiący, niech przyjdzie do Niego. On da ukojenie, On da odpocznienie, On da pokój. I za chwilę wzywa nas, abyśmy przyjęli Jego jarzmo. Bo Jego jarzmo wcale nie jest ciężkie, ono jest lekkie, przyjemne. Bo jest w Nim. Bo to wszystko jest w Nim.
swą krzyż, idąc do nieba brał. Powiedz światu, co Jezus ci dał. Młodzież i dzieci idą na zajęcia szkoły niedzielnej. Niech Pan wam obficie błogosławi. A my dzisiaj o tym, że dzieci są darem Pana. Są darem, który otrzymaliśmy jako rodzice od Pana. Otwórzmy Psalm 127. Nim rozpoczniemy nasze rozważanie, a jest to jeden z tych pięknych psalmów, który bezpośrednio pewne rzeczy wyraża. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Jeśli Pan nie strzeże miasta, daremnie czuwa stróż, daremnie wcześnie rano wstajecie i późno się kładziecie, spożywając chleb w troskach. Wszak On i we śnie obdarza umiłowanego swego. Oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona. Czym strzały w ręku wojownika, tym synowie zrodzeni za młodu. Błogo mężowi, który napełnił nimi swój kołczan, nie zawiedzie się, gdy będzie się rozprawiał z nieprzyjaciółmi w bramie. Trzeci wiersz. Oto dzieci są darem Pana, podarunkiem jest owoc łona. I w pierwszej księdze Mojżeszowej, jeden wiersz, 33 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej, 5 wiersz, mówi tak. Jest to historia, w której Ezaw spotyka się, żeby pojednać się ze swoim bratem Jakubem, a w zasadzie Jakub z Ezawem. I w 5 wierszu Ezaw mówi takie słowa. A gdy Ezaw podniósł oczy i ujrzał żony i dzieci, rzekł, a kim są dla ciebie? A kim ci są dla ciebie? A Jakub odpowiedział, to dzieci, którymi Bóg łaskawie obdarzył sługę Twego. Chciałbym, żebyśmy zapamiętali ten zwrot. Jest to, tak jak wyraża się Jakub, dar, tak? Bóg łaskawie obdarzył swojego sługę. Dzieci to jest łaska Boga naszego w naszym życiu. Dzieci są tak naprawdę własnością Pana.
Pana, który zostawia tobie, rodzicu, wszelkie upoważnienia, mówimy, albo dawniej się mówiło, plenipotencję do tego, aby właściwie zarządzać jego darem. Podobnie jak w tej przypowieści o talentach. Pamiętacie tą przypowieść? Będzie bowiem tak, to jest bardzo częste zdarzenie w opowiadaniu tym przypowieściowym Jezusa. Będzie bowiem tak, jak z człowiekiem, który odjeżdżając powołał swoje sługi i przekazał im swój dar, majątek. I dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności. I odjechał. Co zrobisz z tym pańskim darem? Bóg daje każdemu człowiekowi, każdemu rodzicowi w tym przypadku autorytet. Autorytet do poprowadzenia dziecka właściwą drogą. Drogą do Pana, bo tylko ta jest właściwa. Nie wiem, czy zastanawialiście się kiedyś, ale kultura rób ta, co chce ta, nie przyszła z nieba. Nie zstąpiła do nas z wysokości bożych. A jakże silnie przesiąkła serca i umysły ludzi. Wiecie, w ogóle żyjemy w dosyć trudnych czasach działania wielu filozofii. Żyjemy jak w pewnym tyglu. Z tych filozofii prym wiedzie konformizm. To znaczy, to co ty uważasz za wartościowe, to jest wartościowe. Każdy może żyć jak chce. W sensie, oczywiście, jak mu wygodnie w tej kulturze. No i właśnie ta egoistyczna wygoda stała się priorytetowa w dzisiejszym świecie. Dlatego wszystko inne traci swoją moc, traci swoje znaczenie. Dlatego też chrześcijaństwo ze swoim podejściem miłości bliźniego, pomocy drugim, posłuszeństwa Bogu, wprowadzaniu do życia zupełnie innych, bo bożych prawd, bo bożych zasad po prostu staje się niepopularne. Taka niezobowiązująca kultura jest dosyć wygodna też dla rodziców, bo łatwiej wygonić dziecko od siebie, niż się nim kreatywnie zająć. Lepiej dziecku kupić coś, co go zajmie, niż samemu się nim zajmować. Ale my, wierzący rodzice, powołani jesteśmy dokładnie do tego, żeby nasze dzieci poprowadzić. I za to powołanie każdy rodzic kiedyś stanie przed Bogiem i odpowie przed Panem. Co zrobiłeś z moim darem, który na krótki czas, bo to jest krótki czas, włożyłem w twoje ręce. Bracie i siostro, jaki stawiasz sobie cel, wychowując swoje dziecko? Jaki stawiasz cel, myśląc o swoim synu, o swojej kochanej córeczce? Jaki cel stawiasz,
Żeby co? Żeby był zdrowy? Żeby była inteligentna? Żeby był wykształcony? Żeby była wysportowana? Żeby miał zabawki z górnej półki? Albo żeby miała najmodniejsze ciuszki? Czy żeby był zbawiony, poznał osobiście Pana Jezusa i zapragnął swoje życie związać z Nim już na zawsze? A może żeby narodził się na nowo? Żeby został ochrzczony Duchem Świętym, może już jako dziecko? Żeby pokochał Boże Słowo i umiłował Kościół, który tworzy nieustannie Pan Jezus, o którym słyszy. Żeby widząc Twoją stałą postawę w służbie Panu, sam został zarażony albo na przyszłość, albo już teraz pragnieniem służby w zborze. Jaki cel stawiasz sobie, wychowując swoje dziecko? Bo dzieci są darem Pana, danym Tobie, rodzicu, na ten krótki czas. A potem dzieci odchodzą od rodziców. No najczęściej to jest naturalne, normalne i właściwe. Czy ma mu być dobrze? Czy ma być zadowolony? Czy zbawiony? Niektórzy myślą, że to da się powiązać. A ja ci powiem, nie zawsze. Nie zawsze. Bo trzeba dziecku przekazać i powiedzieć bardzo ważną ideę, myśl. Wprowadzić do jego świadomości, że będzie tak, jak chcą tego jego rodzice, a nie jak chce on czy ona. Jeżeli tego nie zrobisz, to zamykasz sobie po prostu furtkę do tego, żeby w poważny sposób ingerować w jego życiu, kiedy jest jeszcze pod Twoją opieką i pod Twoim autorytetem. Przypowieści Salomona są naprawdę bardzo cennym słowem w tym temacie, o którym dzisiaj mówimy, i można bardzo wiele wierszy tutaj odczytywać. Ja jeden wiersz na razie. 6, 20 wiersz. Zachowuj, synu mój, przykazanie swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki. O, to znaczy, że ojciec powinien mieć przykazania dla syna, którego miłuje, albo córki, którą ściska i przytula, ile wejdzie. Tak? Czy matka też powinna mieć taką naukę? No tak. Co się dzieje, kiedy nie ma tego? Kiedy jest wszystko, aby dobrze było i aby był zadowolony, wtedy gubi się bardzo wiele. Drodzy,
Porozmawiajmy o skuteczności, czyli efektywności procesu wychowania córki czy syna. Powiedziałem już, że Bóg dał tobie jako rodzicowi autorytet. Do tego przecież, abyś prowadził życie swojego dziecka, zanim będzie ono gotowe przejąć autorytet za swoje życie. Bóg dał tobie autorytet za twoje dziecko, ale też nad twoim dzieckiem, bo nas rodziców uczynił po prostu odpowiedzialnymi za to, w jaki sposób przygotujemy swoje dziecko do drogi, którą drogę ono wybierze w swoim życiu. Bóg nie dał autorytetu dzieciom, bo one nie są na to gotowe. Bóg o tym dobrze wie. Tylko nieraz rodzice zapominają albo nie wiedzą po prostu tego. Dzieci same nie wiedzą, jak żyć. Nie wiedzą, co jest dla nich dobre, a co jest dla nich złe. Dlatego dzieci potrzebują być prowadzeni przez rodziców, a nie same decydować, co rodzice mają im zrobić, co rodzice mają im kupić, co rodzice mają im dać i to już. Wiecie, znam brata w Chrystusie, który kilka lat temu niczym nie dawał się przekonać, że jego dzieci nie mogą decydować, czy chcą z nimi jeździć na nabożeństwa, czy nie. Utrzymywał, że dziecko musi chcieć, bo nie można zmuszać dzieci. Dzisiaj dzwoni do mnie i płacze, bo jego dzieci odwróciły się nie tylko od Kościoła, ale również od nich jako rodziców. Wychowywanie dzieci polega na tym, że jako rodzice to my wiemy, co jest dobre dla naszych dzieci, a co złe. I ich wszelkimi sposobami musimy ich przekonywać, a jeżeli się nie da, to wręcz przymuszać do pełnienia naszej woli. Bo to ty odpowiadasz przed Bogiem, jeszcze raz zaznaczam, co zrobisz ze swoim dzieckiem. Czy nauczysz go posłuszeństwa? Tak bardzo potrzebnego później w podążaniu za Panem. Jeżeli dzisiaj twoja córka, twój syn mówi ci, że czegoś nie zrobi, bo tak chce, a ty nie reagujesz, to powiem ci, jesteś bardzo niemądry i kiedyś zbierzesz tego owoc. Błędem jest za szybkie oddawanie dzieciom autorytetu, który my jako rodzice od Boga otrzymujemy nad nimi. Liczenie, wiecie, na to, że co chce syn, moja córka, jest dla niego zawsze dobre. Wiecie, a kardynalnym błędem rodziców jest to, kiedy nie uczymy, nie nauczamy swoich dzieci przez całe ich dzieciństwo Bożej woli. Wiecie, Bóg w naturalny sposób chce prowadzić i objawiać siebie dzieciom, ale też i ludziom.
czego Jezus oczekuje? Czy nie fajnie jest powiedzieć już dziecku, czego Jezus oczekuje? Z czego Jezus by się cieszył? Jakbyś zrobiła, czy zrobił to, żeby Jezus był rozradowany. Tak ważnym jest, aby nauczać dzieci podstawowych Bożych wartości od dzieciństwa. Nauczać realnej modlitwy dzieci, rozmowy z tym, który przecież jest naszym Panem. Kiedy to wszystko robić? Kiedy trzeba to robić? Powiem tak, od samego początku. Albo od Twojego początku, czyli od Twojego nowonarodzenia, albo od niemowlęctwa naszych pociech. Pismo Święte mówi o wpajaniu słowa Pana od młodości w serce i w rodzącą się świadomość dziecka. To wpajanie rozpocząć należy jak najszybciej. Wiecie, kiedyś miałem taki czas, bo nasza Noemi urodziła się jako ostatnia, inne już chodziły do szkoły, a ona była taka malutka, taka fajna. Brałem ją na ręce i zajmowałem się nią. Wiecie jak? Po prostu zaczynałem się modlić. Zaczynałem modlić się na językach. Pół godziny, godzinę, półtorej godziny. Tak spędzałem czas ze swoim dzieckiem. A tak naprawdę z Panem. Ja nie wiem, czy ona to pamięta w ogóle. Nie wiem, co z tego wyniosła fizycznie. Ale wierzę w to, że duchowo miało to kolosalne znaczenie. Kolosalne. Przypowieści Salomona, 22 rozdział, 6 wiersz. Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. To, co wpoisz, Salomon chce powiedzieć, że to, co wpoisz za młodu dziecku, tak, to w jaki sposób poświęcisz swoje serce, wręcz obnażysz swoje serce, że ono jest Boże, to będzie przekonywać Twoje dziecko do drogi, którą idzie mój tata, którą idzie moja mama. A teraz bardzo ważna myśl. Wiecie, to nie jest tak, że wszystkie nasze dzieci były takie układne i tak wszystko bez grudy właśnie przebiegało, ale dzieci widzą szczerość, widzą więcej. Wiecie, na zewnątrz, my tutaj spotykając się, możemy coś tam ugrać trochę. Na takiej zasadzie, że uśmiechnąć każdy się umie. Co mamy robić tutaj, jak się spotykamy, to też wiemy. Ale w domu, gdzie są dzieci i które widzą nas non-stop, tak? No chyba, że swoje dzieci gdzieś tam zamykacie i wtedy nie widzą. No nie, żartuję sobie oczywiście.
widzą wszystko. Widzą nasze nastawienie w tych wszystkich sprawach, o których rozmawiamy. Widzą i albo są zachęceni, albo są zniechęceni. Widzą mnóstwo rzeczy, bo rodzic jest też osobą, która po prostu no, jest wzorem, jest przykładem. No właśnie, ta bardzo ważna myśl brzmi tak. Dziecko najlepiej uczy się z przykładu. A jeśli chcesz uczyć dziecko czegoś wartościowego, czegoś, czego ono nie widzi w twoim życiu, to sobie tutaj zapisałem, to jest hardkor. To jest jak bieg po bandzie. To jest niespójność. I dziecko czym będzie starsze, tym tą niespójność będzie bardziej widzieć, że coś jest nie tak. Coś tu jest nie tak. Jeśli córka, syn nie widzi ciebie, czytającego Słowo Boże, modlącego się, nie widzi was razem, czytających, rozważających Słowo, czyniących Boże rzeczy, to wypychaniem że ono musi, mimo że my jako rodzice tego nie robimy, niewiele nauczysz. Na krótki czas przymusisz i tyle. Lepiej jest, kiedy dajemy swoim dzieciom możliwość przyłączenia się do tego, co sami robimy, w czym sami jesteśmy, czego, co sami kochamy. Pięknym jest, kiedy córka słyszy was modlących się albo czytających razem słowo, dosiada się i pyta, czy ja też mogę? No właśnie, o to chodzi, aby zaciekawić, zainteresować, a tak naprawdę rozmiłować swoje dziecko w tym, co wartościowe najbardziej. W tym, w czym i my jesteśmy rozmiłowani. Musimy być rozmiłowani w Bożych rzeczach, żeby dać przykład tym, których prowadzimy. Wiecie, po swoim nawróceniu lubiliśmy uwielbiać Pana. I wtedy, kiedy dzieci już szły spać, zaczynaliśmy śpiewać, modlić się. Nie codziennie, ale dosyć często to było. I wiecie, któregoś razu, nie wiem, miesiąc, dwa, ileś później, jak żeśmy zaczęli to robić, patrzymy, ona nie widziała nas. Byliśmy w innym pokoju i tak wyglądamy za drzwi. A nasza córka wstała i podniosła swoją rękę i nie ma Boga, nie ma Boga. Nie ma innego Boga. Taką pieśń kiedyś się śpiewało. Nie ma innego Boga, który by był jak Bóg nasz i tak dalej. I to Sandra była. Śpiewała po prostu, nie rozumiejąc, zobaczcie, dlaczego ja to wam jakby zostawiam. Bo ważne jest rozmiłowanie. Ważna jest
zachęta serca, a nie to, żeby dobrze stać, czy dobrze siedzieć, czy tak śpiewać, czy inaczej śpiewać. Ważne jest serce. Bóg patrzy na serce. I ty, rodzicu, jeżeli nic nie zrobisz z sercem swojego syna, swojej córki, to popełnisz największy błąd. Bo pewnie, że zabiegamy o mnóstwo różnych rzeczy, żeby nasze dzieci, jako dzieci wierzących, no nie były w tyle. Ale musimy być mądrzy, bo powierzono nam skarb, dziecko. Kiedyś zostaniemy rozliczeni z tego daru, który Bóg nam włożył w nasze ręce i w nasze życie, aby doprowadzić ich do Pana. Nie tylko nauczyć je wartości, czy dać im różne rzeczy, którymi żyje się dzisiaj w ówczesnym świecie, ale przede wszystkim nauczyć je Jezusa. Nauczyć dziecko mówić do Jezusa. Nauczyć miłować to, co jest Jezusa. Wiecie, szkoła, media dzisiaj, one uczą dzieci wszystkiego. Wszystkiego, co uważają za wartościowe. A kto ma ich nauczyć Pana? Jak niewierzący rodzice. Kto? Rzadko jest tak, że dziecko idzie za swoim nauczycielem ze szkoły albo nawet ze szkółki. Ale najczęściej jest tak, że idzie za rodzicem. Przyjmuje cechy zachowania, przyjmuje wartości, które widzi u swojego taty, u swojej mamy, które doświadcza przecież każdego dnia. Za tym pójdzie twoje dziecko. Więc zważ, jak żyjesz, ale zważ też, jak podchodzisz do tego, żeby dziecko przygotować do życia. Czyli wprowadzić na tą właściwą drogę. Wiecie, to nie jest prawda, że każde dziecko musi przejść okres buntu. Na podstawie wychowania czwórki dzieci mówię, to nie jest prawda. Nie wszystkie dzieci muszą przechodzić. Najlepiej jest, kiedy nie przechodzą, bo mądry ojciec, mądra matka wcześniej skierowują ich życie na drogę z Panem. Wiecie, mówiłem o tym, że dla wierzącego rodzica ważnym powinno być, czy dziecko narodzi się na nowo. Kiedy dziecko może się narodzić na nowo? Czy tak tylko mu mówić teoretycznie i liczyć na to, a kiedyś wybierze. Kiedyś podejmie decyzję. To jeszcze tak mądrzej, tak bardziej inteligentnie jest. Podejmie decyzję. A ty, jako rodzic, dzisiaj masz wszelki autorytet w jego życiu, żeby wszystko mu dać. Nie będzie miał już tak bliskiego najpewniej swojemu sercu, swojemu życiu człowieka, jakim jest jego mama czy ojciec,
później. Bo później różne sytuacje są. Dzieciństwo, ten okres macierzyństwa nie jest tylko okresem karmienia, przebierania pieluszek, ubierania w jakieś strojne szaty swoich dzieci. To nie jest czas tylko zabawy i nauki w szkole. Dla wierzących rodziców to powinien być intensywny czas robienia wszystkiego, co mówi ta księga, a co ma związek z tym, żeby moje dziecko nie poszło do piekła. Żeby moje dziecko... Paweł, apostoł, to w pewnym momencie tak pojechał po bandzie, że mówi: Panie, ja jestem w stanie swoje życie zatracić, żeby mój naród był zbawiony. To o ileż bardziej Tobie, jako kochającemu ojcu i matce, nie powinno zależeć, że swoje życie jesteś gotów przeznaczyć na stracenie, jakiekolwiek to by było stracenie, aby duszę swojego dziecka w pewności przedstawić Panu, pojednać z Panem. Bo jeżeli tego nie zrobisz i będziesz liczył na to, że dziecko, jak będzie miało 18 lat, to możesz się przeliczyć. Oczywiście życzę, żeby też tak było, że 18-letnie dziecko rozmiłowuje się w Panu i przyjmuje Jego zbawienie. Niech tak się dzieje. Ale, drodzy, najcenniejszym czasem w życiu dzieci jest ten czas, kiedy dzieci są wpatrzone jak w obrazek w swoją mamusię i swojego tatusia. I teraz przemówię do was, kochani tatusiowie i kochane mamusie, a może kochane babcie i kochani dziadkowie też, bo czemu nie? Użyjcie tego czasu w życiu swoich dzieci. Bo jeżeli nie użyjecie go w czasie, nie użyjecie tego, co Bóg w naturze dziecka daje, bo to przywiązanie, to ta zależność, ona nie będzie trwała wiecznie, bo przepraszam, dziewczyna już nie ma, mając 13, 14 lat, już takiego przywiązania. I chłopiec podobnie, tylko w innym czasie. Ale jest taki czas, w którym grzechem jest wręcz nie wykorzystać tego czasu, żeby dać to, co najwartościowszego swoim dzieciom. Tak? To jest najważniejsze. Bo to, czy będą jeździć Mercedesem, czy kupią sobie kampera, to jest mniej ważne. Ważne jest to, czy serce będzie zbawione, czy serce będzie należało do Pana Jezusa. I to dziecko, które było dzieckiem, bo dziecko zostaje dzieckiem do końca, jak rodzic żyje, no pewnie, tylko już nie masz później takiego wpływu. Wpływ miałeś w odpowiednim czasie. Pełen wpływ, pełen autorytet. Ale potem dziecko wyrywa, jak dorasta, ten autorytet
od ciebie i już nie masz autorytetu. No bo dorasta. Świadomość kształtuje się, jest pełen człowiek i powinieneś go wypuścić. Wypuścić na ten okrutny i straszny świat, ale przygotowanego do tego, żeby przeżył. Jezus modlił się o to, że Panie, ja się modlę za nich, bo oni zostają na tym podłym świecie. I tutaj mało kto przeżyje. Ale ten, kto będzie ufał Tobie, kto będzie miał relację z Tobą, kto rozmiłuje, którego serce po prostu przylgnie do Pana, ten wytrwa wszystko. Może będzie popełniał błędy. Doskonali nie jesteśmy. I my, i nasze dzieci, nie jeden błąd już popełniliśmy i może jeszcze popełnimy, ale ważne jest, i to się liczy, gdzie jest serce. Czy serce jest rozmiłowane w Panu? To jest najważniejsza rzecz, która dotyczy się tego, że Bóg daje Tobie dar. I teraz gospodaruj, rządź nim. Kiedyś przyjdzie złożyć sprawozdanie. Kiedyś naprawdę Pan się zapyta o każde Twoje dziecko, tak jak zapytał się tych, o każdy talent, którym dał im. Pomnażaj. Pomnażaj, drogi bracie, droga siostro, to, co Bóg daje w swojej łasce. Niech Jego wartość przejmie życie Twojego dziecka. I żeby to wynikało z Ciebie, żeby to było transparentne, takie słowo, przejrzyste, żeby ci, którzy prawdziwie mówią, też w tym są, też w tym stoją. Drodzy, pragnijmy tego, co najlepsze dla naszych dzieci. I nie myślmy, że najlepszą rzeczą jest cokolwiek innego, jak umocnienie w wierze w Jezusa Chrystusa, jak zbawienie i życie wieczne. Wiecie, ten świat się kończy. Tak naprawdę nie mamy pewności tego, czy nasze dzieci dożyją czasu, kiedy będą mogli wsiąść do Mercedesów. Myślmy kategoriami Bożego Królestwa. Myślmy kategoriami wieczności, bo dostaliśmy potężny dar. Pan chce włożyć w nie to, co najcenniejsze. A ty? Włóż, wkładaj to, co masz najcenniejszego w życie swoich pociech, w życie swoich synów, swoich córek, tak żeby oni mogli wielbić Pana, tak jak i Ty Go poznałeś i chcesz kroczyć do końca swoich dni w Panu. Jaką przykrością będzie, oby tak nigdy nie było. Nie życzę nikomu tego, żeby sam był przy Jezusie, a Jego dzieci były w świecie. To jest najgorszy obraz z możliwych. Dbajmy o to i z bojaźnią podchodźmy do tego, co Bóg nam dał, ale też do wychowywania. Nie bagatelizujmy, nie,
Nie wzorujmy się na tym świecie. Bo wiecie, w tym świecie różne sposoby i różne teorie funkcjonują. My nie mamy wychować po światowemu swoich dzieci, ale mamy je wychować w Panu. Mamy je doprowadzić do relacji z żywym, świętym i jakże miłującym ich Ojcem. To jest najcenniejsze. Tego serdecznie życzę wam, drodzy rodzice, i sobie też jako dziadek, wnuków, żeby też tak było. Też tak było. Chciałbym, żebyśmy mogli powstać i wznieść modlitwę. Ja wiem, że niektórzy przecież narodzili się na nowo, kiedy dzieci już dawno wychowane, gdzieś tam mają swoje życie. Nie jest prosto, nie jest łatwo. Ale drodzy, wierzę, że to rozważanie, które słyszeliście, a jest to przecież esencja, wiecie, Bożego Słowa w tym temacie, może zainspirować was do tego, żebyście byli absolutnie oczekujący, byli świadomi tego, że rzeczy dzieją się. Módlmy się o swoje dzieci. Jeżeli masz jeszcze dzieci w swoim domu, to błogosław je. Obficie je błogosław. Nawet każdego dnia. Jeżeli one nie potrafią czytać, to ty umiesz czytać. Czytaj im Słowo Boże. Rozmawiaj z nimi. Zadawaj pytania. Nie jak się wywaliła, czy jak tam pobrudziła ten łaszek, tylko jak kocha Jezusa. Czy słyszy Jezusa? Czy On do niej mówi? Drodzy, bądźmy świadomi rzeczy i stawajmy przed Panem, bo Pan absolutnie poprowadzi tego, który chce, tego, który pragnie według Jego woli sprawować pieczę, sprawować autorytet. Stawajmy przed Nim i wypowiadajmy może nawet nasze niezrozumienie, czy może nasz błąd, czy błędy. Nikt tego nie musi słyszeć, ale ty zdaj sobie z tego sprawę. I Boże Słowo mówi, pokutuj. Czyli nawracaj swoje serce do tego, żeby właściwie postępować i właściwie zarządzać. Ojcze, ty słyszysz głos naszego serca. I wiesz, co myślimy nawet. Ty wiesz, Panie, wszystko i znasz, Boże, też i sposób, w jaki podchodzimy do wychowywania dzieci, do relacji ze swoimi dziećmi. Panie, chcemy nabywać mądrości od Ciebie. Chcemy nabywać tej mądrości przez Twoje święte Słowo. Bo ono jest prawdą i ono przede wszystkim działa. Ono ma moc wesprzeć każde dobre działanie i uczynić z nas prawdziwie Twoich wykonawców. Panie, chcemy być
we wszystkim Tobie podlegli, Tobie posłuszni, a z drugiej strony, Panie, chcemy, aby nasze dzieci mogły być zbawione i pójść za Tobą, rozmiłować się w Tobie, który jesteś, który żyjesz i działasz przecież w naszym życiu. Daj nam mądrość, Panie, w jakiś sposób przelać to, co najcenniejsze w ich życie, do ich życia, Panie. Boże, niech te rzeczy, które w tym świecie no, muszą być niektóre czynione, nie przysłonią nam prawdziwego celu, tego najważniejszego celu. Niech to, czy różne rzeczy mamy, czy ich nie mamy, nie decyduje o tym, czy my swoje dziecko będziemy nauczać Ciebie. Będziemy pokazywać Ciebie, Boże, że Ty jesteś żywym Bogiem, że Ty masz wszystko dla życia każdego, nawet najmniejszego człowieka. Panie, prosimy Ciebie o wszelką mądrość, Panie, aby ona spływała do naszego życia i abyśmy wiedzieli, Panie, jak myśleć, jak podchodzić, z jaką świadomością być matką i ojcem, babcią i dziadkiem. Bo Boże, jest coś zdecydowanie większego nad rzeczowe wyposażenie i jakieś przygotowanie edukacyjne, Panie, dzieci. Jest coś zdecydowanie większego. To jesteś Ty, Panie. Dlatego, Boże, chcę i ja, Panie, prosić Ciebie, Boże, aby nasze dzieci były rozmiłowane, były zachęcone i tym bardziej się zachęcały, Boże, do tego, Panie, aby czynić, Boże, Twoją wolę, stawać przy Tobie, Panie. Nie w przymusie jakimś, ale w miłości, Panie, która została im włożona. Ja wierzę w to. Panie, proszę Ciebie też i o wnuki, Panie, aby każde z nich teraz, kiedy są dziećmi, mogło doświadczyć Ciebie, a Ty, Panie, objawiaj się im. I Panie, aby mogły Ciebie, Boże, uznać za godnego ich życia. Panie, modlę się też tak o każde dziecko, które jest tutaj, Panie, w tym zborze, którzy też przychodzą, Boże, z zewnątrz i idąc na szkółkę słyszą, Panie, Boże, dopomóż, aby nasze dzieci były wyedukowane po Bożemu, Panie. Po Bożemu. Nie tylko wiedziały, ale rozmiłowały się, Boże. Zakochały się w tym wszystkim, co Twoje. W Twoim Słowie, w Twoim Duchu. Aby świat nie miał żadnej władzy. Bo tam, gdzie jest Twój Duch, tam jest wolność. I Twój Duch jest większy od tych duchów, które są na tym świecie. I Panie, to jest największym zabezpieczeniem dla naszych dzieci, kiedy one zostaną nowonarodzone i ochrzczone Twoim Duchem. Niech to się dzieje. Niech to się dzieje w tych dniach, Panie. Ja ogłaszam zwycięstwo w imieniu Jezusa Chrystusa nad każdym dzieckiem. Amen. Amen.